Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że dobrym zwyczajem jest podsumowanie roku, który właśnie minął. Nie byliśmy w 100% skuteczni, nasze służby wykonawcze nie były skuteczne i trochę szans naszym zdaniem w roku 2008 zmarnowaliśmy. Oczywiście cieniem na nasz samorząd gorzowski kładzie się sprawa korupcji, afer, oskarżeń, procesu i to jest chyba dosyć spory problem dla samorządowców Gorzowa. Najważniejszą rzeczą w naszym mieście jest rozwój. Tutaj uważamy, że zarówno działanie Rady Miasta, jak i Pana Prezydenta było skuteczne i dobre. Inwestycja w strefie ekonomicznej, tutaj trzeba wspomnieć Pana Krzysztofa Dolganowa, który jest osobą, która sprzyja rozwojowi naszego miasta. Współpraca z strefą układa się bardzo dobrze i na pewno te nowe inwestycje, nowe miejsca pracy, dochody mieszkańców Gorzowa, przy okazji podatki do budżetu miasta, to jest rzecz najważniejsza. I jest to najważniejszy sukces ubiegłego roku. Uważamy też, że dobre notowania naszego miasta, jak i prezydenta w rankingach ogólnopolskich, jest sukcesem nas wszystkich i z tych notowań się cieszymy. One są dobrą reklamą dla miasta Gorzowa. Również uważamy za duży sukces to, co wydarzyło się pod koniec roku, czyli zgodne współdziałanie różnych klubów radnych, radnych różnych opcji politycznych, uchwalenie wspólnie bardzo szybko i sprawnie budżetu i stworzenie możliwości prezydentowi, wiceprezydentom do sprawnego działania w roku 2009. Co oznacza ta ostatnia zgoda na sesji? Znaczy uważamy, że kłopoty pana prezydenta wzięły się z tego, że radni byli bierni, że pan prezydent wszystko, co wprowadzał na sesję, mógł liczyć, że zostanie uchwalone. Nie musiał się liczyć z prośbą, prawda, tak jak w przypadku hotelu, proszę biznesplan, tak, chcemy wiedzieć dokładnie. Rada jakby w poprzednich latach rezygnowała z tych swoich funkcji. To nie jest dobre, to stwarza warunki do korupcji, takiej nadmiernej pewności siebie, autorytarnego zarządzania. I myślę, że zrobiliśmy coś dobrego w Gorzowie, zmieniając trochę charakter Rady Miasta i też zmieniając poprzez zmiany budżetu trochę politykę miasta, właśnie uwzględnienie tych wszystkich rzeczy, które zgłaszają nam codziennie mieszkańcy.